Dzień dobry, witam wszystkich na sesji wtorkowej. 20 dzień grudnia, zapraszam na poranny przegląd techniczny. Rozpoczniemy sobie od wykresu euro-USD, interwał jednogodzinowy, natomiast możemy sobie, myślę, zerknąć nawet i na 30-minutówkę, bo tutaj mamy ten przedział wahań, który pokazywałem w dniu wczorajszym i też ten przedział, który się utrzymuje właśnie od nawet końcówki ubiegłego tygodnia, bo mamy zarysowane te wierzchołki na sesji piątkowej jeszcze podczas tego okienka z sesji azjatyckiej i jest to poziom cenowy 1.0655 i 1.0652, powiedzmy, to są te rejony cenowe. Ustanowienie górnego ograniczenia, które zostało tutaj później potwierdzone, też to jest sesja poniedziałkowa, sesja wczorajsza, godziny przedpołudniowe, okolicy 10, no i podejście z dzisiejszej sesji azjatyckiej w punkt, zaksięgowanie poziomu FS100, czyli tego poziomu 1.0652. Tak naprawdę no to górne ograniczenie pozostaje aktualne, bo widzimy, że tutaj zarysowuje nam się na wykresie głównej pary walutowej taka już niemal konsolidacja, tak, cena porusza się od bandy do bandy w tym przypadku i w związku z tym to górne, to dolne ograniczenie w tym przypadku, no to są okolice cenowe 1.0580, tak, a więc 1.0580 poziom popytowy, który tutaj po raz kolejny zostaje potwierdzony po godzinie 6 czasu polskiego w dniu dzisiejszym, no i górne 1.0655,50 to ograniczenie górne, czyli ta strefa oporu. Zobaczcie, tutaj miało miejsce na wykresie GBP/USD zaliczone mierzenie 38,2%, potwierdzone FS100. Także mieliśmy rozegranie, fajny schemat na korekcie prostej 1:1 z potwierdzeniem mierzenia Fibonacciego 38,2, układ rozegrany. Natomiast spoglądamy sobie dalej. W tym przypadku, jeżeli byśmy sobie to zaktualizowali, mam na myśli tutaj ten współczynnik 38,2%, no to z automatu w dosyć ciekawej strefie pojawia nam się ten współczynnik. Teraz mam na myśli te horyzontalne wierzchołki, tak, ich powtarzalność w tym przypadku, bo to jest strefa cenowa 1.22, 23, 25. Mamy tutaj jedno zrzucenie w dół, drugie zrzucenie, trzecie, czwarte i teraz w ramach potwierdzenia mierzeniem 38,2% pozostawiam sobie to ten poziom podażowy tutaj jako aktualny, z tym, że no istnieje spore prawdopodobieństwo kolejnego podejścia, a to podejście może być tutaj ewentualnym motywem pod pozycje długie w przypadku zanegowania, także trzeba sobie to bacznie obserwować i szczególnie wziąć pod uwagę sygnały na formacjach świecowych. USDJPY, zobaczcie, tutaj silny strzał podażowy pojawi się dzisiaj podczas sesji azjatyckiej. Mamy bardzo dynamiczne zrzucenie, bo to jest wynik ponad, no może nie ponad, ale prawie 400 pipsów na tej jednej godzinówce zostało zrobione na ujku. Także po raz kolejny mocno, mocno szarpie. Tak naprawdę, no może, że zbliżamy się do tej linii trendu wzrostowego, to jeszcze przesada, bo jeszcze trochę nam pozostało, ale tutaj ostatni taki szeroki swing wzrostowy, jeżeli sobie tego pomiaru dokonamy, to widzimy, że testujemy 88,6 i to głębokie wewnętrzne mierzenie w tym ujęciu średnioterminowym, bo to jest interwał aż sesyjny, no i strefa cenowa 132,80, tak, to położenie współczynnika FIBO to jest 132,80, 88,6%
zniesienie z tego szerokiego swingu wzrostowego, a więc to jest ten aktualny poziom wsparcia, czyli z tym, że trzeba zapamiętać, że to jest układ szerszej perspektywy. Tak tutaj chciałem dzisiaj Wam zaprezentować, no bo też ewentualne rozstrzygnięcia, jakie się pojawiają na wykresie USDJPY, wymagają też takiego szerszego spojrzenia. Dosyć ciekawy poziom średnioterminowy jest testowany, także warto sobie zwrócić uwagę, tym bardziej, że na razie ta świeża sesyjna bardzo, bardzo mocno prospadkowa. Przechodzimy dalej, złoto. Na złocie mamy schemat do wypełnienia związany ze współczynnikiem 61,8. Wspominałem wczoraj, jak nagrywałem, że mamy po drodze jeszcze 50 i taki też przystanek drobny na tej 50 się pojawił. Jak najbardziej była możliwość rozegrania nawet i tej 50. Jakbyśmy sobie dokładnie sprawdzili, to cena uciekła na jakieś 15-16 dolarów w tym przypadku, więc można było spokojnie coś z tego układu jeszcze wyciągnąć dla siebie. Natomiast dla mnie bazowym schematem, bazowym scenariuszem na rynku złota jest właśnie ten z mierzeniem 61,8 z uwagi tutaj na te silne potwierdzenia, jakie otrzymujemy. Strefa biegunowości, silny strzał podażowy związany z tą świecą godzinową z sesji czwartkowej, akurat z sesji azjatyckiej, ale to nie zmienia faktu, że ta podaż, która tutaj się pojawiła, powinna być w dużym stopniu broniona w przypadku retestu. No i 61,8 FIBO z tego ostatniego swingu spadkowego z szerszego, szerszej trochę perspektywy, tak? Bo to jest wierzchołek z wtorku, z 13 i te dołki z czwartku, z 15 grudnia, tak? Czyli układ z środka mniej więcej tygodnia, powiedzmy, z poprzednich dni, tak? Wtorek, czwartek, schemat, który tutaj nam się ukształtował na złocie, a więc podsumowując może to, co nas na rynku złota obecnie interesuje, to ta strefa oporu, którą sobie tutaj wyznaczyliśmy już w dniu wczorajszym i oczekuję nadal na jej realizację. Zobaczymy, jak to się w czasie rozłoży. No to jest docelowo strefa cenowa 1804-1805, a dokładnie w punkt patrząc 1800, no powiedzmy 5 dolarów za uncję, bo to jest, brakuje może 10 centów, więc możemy sobie do zapamiętania wziąć barierę cenową 1805 dolarów za uncję jako ten bieżący opór na rynku złota.